Jezu. Cześć, specjalnie dla Was wyszliśmy znowu na ulicę, na nasz parkingowy poligon. Pokażemy Wam w dzisiejszym odcinku, jakie są granaty paintballowe. Mamy 4 do pokazania, będziemy odpalać je po kolei i je pokazywać. To jest pierwszy granat, który kosztuje 19,90. Zadeczka pokazuje kolor farby, jaka jest w środku. W tym przypadku jest to kolor żółty. Ten granat wystarczy, jest plastikowy, tak? W środku jest kapiszon, który podczas wyrwania zawleczki odrzucamy granat, po 3-4 sekundach wybucha nam dolna część, dolna partia, która rozrywana jest i wylatuje farba. Już Wam pokazujemy, jak to wygląda. Naciskamy, wyciągamy zawleczkę, zawleczkę można wyrzucić, wrzucamy granat. Granat chlapie, farby jest całkiem sporo. Pokażemy, jak wygląda, moment. Granat nam rozerwało. Nie wiem, czy kamerzysta to ujmie, czy widać. Tu był kapiszon w środku, w tym miejscu dokładnie. Rozerwało na boki. Z farby jest całkiem sporo. Uważamy, że granat jest całkiem fajny. Sporo daje efektu. Tylko zasięg jest około 2-3 metrów, więc trzeba blisko rzucać za róg. Następnym granatem paintballowym, który Wam pokażemy. Całe kieszenie wypchane tymi granatami. Granat paintballowy z farbą GP2. Czas opóźnienia jest około 4-6 sekund. 250 ml farby, więc jest go dużo więcej. Działa skuteczny zasięg od 2-5 metrów, tak podaje producent, i ładunek rozrywający 1,4 grama, czyli zwykła petarda w wielkości dwóch małych FP3 small. Pokażemy Wam, jak to wygląda. Mamy tutaj tak samo zawleczkę. Wyciągamy. Rzucamy. Ewidentnie GP2 granat ma dużo, dużo więcej farby. Widać to po obrodzeniu. Mam nadzieję, że nikt nas nie wypędzi z tego parkingu przy następnych testach. Ale efekt jest zaskakujący. Pokażemy teraz kolejny granat. Tym razem z serii Empire. Empire nam przedstawia, daje już granaty bez pirotechniki w środku. Działają na podciśnienie. Granat BT M8 i jeszcze jest M12, który też zaraz pokażemy. M8 już rozrywamy. Jest farba RPS-a w środku, czyli całkiem zdrowa i dobra. Tak wygląda, jak napompowany balon. Zobaczymy, czy jest sensownym granatem do rzucania. Jest dostępny u nas w sklepie. Z tego, co widzę, to go się odpala dokładnie tak samo. Ma zawleczkę. Na górze jest kapselek. Otwieramy zawleczkę, trzymamy górę i jak wrzucimy pod wpływem ciśnienia, powinno nam chlapać farbą. Wrzucamy. No. Trzeba przyznać, że dopiero jak uderzy, efekt jest również zaskakujący, jest dużo farby. Zobaczymy, jak w większym bracie, siostrze, nieważne, M12. Jeżeli w mniejszej wersji M8 było tyle, to w tej będzie na pewno odpowiednio więcej. Ten granat wygląda, jakby był dwa razy bardziej napompowany. Fakt, że nie ma żadnego efektu pirotechnicznego wybuchu, co w sumie i dobrze, bo jest bezpieczniejszy dla dzieciaków do zabawy na różnego rodzaju polach, halach, innego rodzaju miejscach, bądź na grach typu Saltus czy gdzie indziej, gdzie nie wolno używać pirotechniki w lasach, gdzie naleśniczy zabroni, ale wiadomo, taki granat się do tego nadaje. Odpalimy teraz M12. Testujemy, wyciągamy zawleczkę, która tak łatwo nie wychodzi, trzymamy kapselek od góry i w momencie uderzenia z ziemią, jak już widzieliśmy, z przeciwnikiem, granat wybucha i chlapie farbę. Rzucamy. Ten granat również chlapie bardzo mocno i wygląda, jakby farby było dobrze, jak z dobrego fata, kulek, setki. Więc można kogoś pobrudzić zdrowo i na pewno już nie uda, że nie dostał kulką, a nie ma splata. Tak więc polecamy granaty. Pierwszy był najsłabszy według naszej oceny, reszta były naprawdę bardzo ciekawe. Wszystkie granaty są dostępne u nas na stronie www.paintball-sklep.com.pl. Zapraszamy Was również na naszego Facebooka. Pozdrawiam, cześć!